Witajcie, Edukacja na Maxa, z tej strony kolejny odcinek serii Shogi. Co prawda, jak widzieliście, te maty niekoniecznie mi idą. Chciałoby się, żeby to było wyglądało lepiej. Ale po prostu złoty tutaj. Koń. Okej, pierwszy mat rozwiązany. Tym razem mi się udało. Jak widzicie, ranking 1830. Tak skaczę, do 1900 jeszcze nie dotarłem. No co po skoczku? Po skoczku po prostu nic mnie to nie zbije. Chyba nic mi nie zbije. Czyli skoczek. Już chciałem zrzucić złotego. Z pomysłem na oddanie za srebrnego. No i to, zawiesiłem się w tej przymocie przez czas przestrzeni. Jaki kolejny ruch? Po prostu złoty na to pole? Mamy to, dobra. Adaszewski budzi się. Budzi się do życia. Zobaczymy, na jak długo się będzie budził. Potencjalna ucieczka tutaj. A dlaczego po prostu nie złoty? Tak. Ucieczka króla tutaj. Cały czas wisi nade mną ta potencjalna ucieczka. Kusi mnie strasznie lanca na to pole. Bardzo mnie kusi na 6-3. Złoty tutaj jest oczywiście niepoprawny, bo w zwyczaju król ucieknie. Kusi mnie jeszcze skoczek, a nie widzę sensu tego totalnego ruchu poza otworzeniem pozycji. Także odpuścimy. A, bo tutaj jest blokada ucieczki, czyli wystarczyłoby po prostu wypromować się, zrzucić złotego i jesteśmy w domu. Nie wiem, na czym było tyle myślenia z mojej strony. I tutaj tak, tu mamy dziurkę. Tu mamy dziurkę. Problem jest taki, że po poświęceniu wieży tutaj, jeżeli zbije srebrny, to jak zrzucimy do tego, i tak król ucieka, więc ten patent w ogóle nie działa. Oczywiście sama rzutka złotego. Po prostu rzutka złotego tutaj? Król ucieka, wieża. Bierze srebrnego. Bez sensu. Z mojej strony. No, musi tutaj być jakieś poświęcenie. Musi być. Tylko w którym miejscu? No tak, ale jak zrzucę tej złotego, myślę, że król podejdzie tutaj. To i tak nie działa. Nawet jak weźmie to z wieża. No bez sensu. Niby wydaje się proste. A takowe dla mnie nie jest. Nie widzę dokładnie. W ogóle nie widzę tego ruchu. Totalnie. Dobra, jeżeli nie wiemy, jak zrobić sumę, znajdźmy wszystkie szachy. Wieża tutaj. Wieża tutaj. Wieża tutaj. To są możliwe szachy za pomocą wieży. Srebrne poświęcenia związane ze srebrnymi odrzucam ze względu na, przynajmniej w pierwszym ruchu, ze względu na małą liczbę figur na planszy i potencjalną ucieczkę czystej strony. I mamy jeszcze zrzutki złotego tutaj, tutaj, tutaj i tutaj. Okej.
Powiedzmy, że mam jakiś pomysł. Poświęcenie wieży tutaj. Dobra. Jestem w domu. Myślał, myślał i wymyślił wreszcie. Myślałem, że nigdy do tego nie dojdzie. Wydaje się, że pierwszy ruch to koń tutaj i tak na pierwszy rzut oka wychodzi. Król musi odejść tutaj. Poświęcenie wieży. Potem smok. No, chcę to spróbować. Chcę to spróbować. No i po co ja to próbuję? No, pokazuj. Poświęcenie tutaj wieży. Widziałem, rozważałem, ale. Czy ja widzę? Okej, to jest motyw taki. Dobra. Fatalnie, że to nie, tego nie widziałem. No tutaj po prostu. Aha. Okej. Ja bym zaczął od tego ruchu. I teraz mogę poświęcić złotego i pchnąć pionka. I ponownie pchnąć pionka. Wieże blokują linię. Udaje się. Dobra. Jeszcze ze dwa spróbuję zrobić. Jak się dobrać do tego króla? Skoczek srebrny. Srebrny. Cztery pionki. Goniec. No, kusi ten ruch, ale co dalej? Nie no, bez kitu. Ja chyba jakiejś figury nie widzę. No, wieża jest zablokowana. Chyba, że to nie będzie wyjątkowo tym razem żadnego ruchu matującego, tylko po prostu najlepszy ruch w danej pozycji. No, bo tak. No, nie może to tutaj być. Nie może tutaj być, nie ma tej sumy. Tutaj jest bronione, srebrny zbije. No i co? Cezar i Gucio. No to mi się trafiło zadanie, chyba jednak potraktuję to jako zadanie ostatnie. No, kminie i. W ogóle totalnie nic nie da. Szukamy najlepszego ruchu w tej pozycji. Szanowni Państwo. No, ten ruch mnie kusi, ale no. Po prostu konia oddam w tej pozycji. Tutaj chroni, nawet jeżeli bym chciał to zbić, żeby srebrnego odsunąć. Przesuwanie złotego nie ma totalnie sensu, bo po prostu token będzie się przesuwał. Dobra, skoro jest śmierć. Uważam. Po prostu srebrny. No i co po tym srebrnym? Słucham, co po tym srebrnym? No, słucham, co dalej? Mam jakieś rozwiązanie tego?
Król odchodzi. Jak król odchodzi, to... Aha. Jak król odchodzi, to co teraz? Słucham. Ojku, przewinąłem. Król odchodzi, to co? Bija z złotego i tyle. A jak zbije, okej, okay, czyli po prostu zdobycie złotego. Widziałem tego złotego, tylko nie wiedziałem jak. Nie wiem czemu nie widziałem tego absolutnie. Dobra. Totalnie nic brak na ręce. Dlaczego po prostu nie odciąć tego? No po prostu. Tak. 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 Okej. Spodziewałem się czegoś więcej. Zwyczajny złoty. Tak, nic mi nie przeszkadza. Złoty, złoty, dobra, to było iście banalne. I ostatni ruch. Tak, poświęcamy konia. I jest problem ze skoczkiem. Teoretycznie można byłoby teraz poświęcić konia. Z planem. No w ogóle, czy ja muszę tego konia poświęcać? Jak zrzucę złotego, to zbiję, to ja po prostu srebrnego zrzucę i wygra materiał. I ja tak zrobię. Złoty, srebrny. Aha. Kluczowe jest jeszcze to, żeby on nie uciekł. To po prostu nie będziemy marnować figur, po prostu przejdziemy dalej. Coś broni? Nie, złoty. Dobra, dziękujemy za wspólną imprezę. Ale mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Widzimy, słyszymy się w kolejnym. Trzymajcie się, do usłyszenia.